Hej, witam Was w kolejnym odcinku z Fantasy Bundesligi, czyli zagrajmy w Bundescup i przyznam się od razu na początku, zapomniałem zmienić tego Daichiego Kamady na pomocnika, którego chciałem przed tą kolejką. No i jestem na siebie mega, mega zły z tego względu. Być może też dlatego tak mało punktów w tej kolejce zdobyłem, więc na pocieszenie chciałbym, żebyście dali chociaż jakąś łapeczkę w górę, jakiś miły komentarz, ale to już niekoniecznie. Więc no najważniejsza ta łapeczka w górę, no żeby mnie troszkę pocieszyć, no bo naprawdę jestem mega zły na siebie w tym przypadku. No ale niestety czasami tak jest, tym bardziej, że to jest okres przedświąteczny i dużo innych spraw jest na głowie. No i po prostu wyleciało mi to całkowicie z głowy, tym bardziej, że jak nagrywałem poprzedni odcinek, jeszcze 2 godziny nie można było robić transferów, no a potem niestety pojechałem do pracy, zająłem się pracą, potem wróciłem do domu wywalony całkowicie i już kompletnie o tym nie pamiętałem, mimo że miałem chyba jeszcze na to 1 albo 2 dni, ale całkowicie o tym zapomniałem niestety, więc tak to niestety bywa. No ale dobra, nie będziemy się nad tym już dłużej rozwodzić. Myślę, że możemy sobie spokojnie przejść do tego, co tu się działo. Tak jak mówię, 61 punktów. Zobaczmy, jak moi zawodnicy punktowali. Może jednak Daichi Kamada nie był takim złym strzałem, ale zaraz się okaże, że go nie zmieniłem oczywiście. Więc tak, no Robert Lewandowski 30 punktów, więc połowa punktów całej drużyny, więc no już nie zapowiada się to zbyt rewelacyjnie. Nils Petersen 5 punktów, Giovanni Reina 5 punktów, no i Daichi Kamada niestety 0, więc no tym bardziej jestem na siebie zły. Diade 0 punktów, więc słabiutko. Josip Brekalos 11 punktów, więc tutaj fajnie. Matthias Ginter, minus 3. To mnie troszkę zabolało. Christopher Lenz 6, Jérôme Roussillon 0. Niklas Stark 2 punkty i Rafał Gikiewicz 5 punktów. No można było z tego wycisnąć zdecydowanie więcej, no ale niestety zagapowe się płaci, że tak powiem. Tylko 61 punktów w tej kolejce i to daje mi w tym momencie trzecie miejsce, więc spadłem z drugiego miejsca. Mam nadzieję, że nie tracę bardzo dużo przez tą moją pomyłkę, ale właśnie przejdźmy do tego i zobaczmy, jak to wygląda tutaj w lidze. Więc tak, na miejscu 7 Lechu 655 punktów, na miejscu 6 Godzio 793 punkty, na miejscu 5 niemiecki Walec 854, na miejscu 4 Polska Górom 857, na miejscu 3, tak jak już wcześniej wspomniałem, jestem ja i 1110 punktów, więc tracę 21 punktów do miejsca 2, gdzie jest Ferryciton Club 1131 punktów, no i do pierwszego miejsca tracę już bardzo, bardzo dużo, no bo 151 punktów, więc Deluxe musiał w tej kolejce naprawdę nieźle pocisnąć. Nawet możemy zerknąć, jak wygląda sytuacja w tej kolejce, bo no nie uważam, żeby tutaj bym był gdzieś wysoko. Zobaczmy, no na 5 miejscu, więc słabo, 5 na 7, słabiutko. No Deleux 126 punktów w tej kolejce, więc to chyba jest jeden z najlepszych wyników z tego co pamiętam. Ja miałem w pewnej kolejce 140, więc jeszcze mnie nie przebił, ale w sumie nie sprawdzałem jak to szło w innych kolejkach, więc może jakiś rekordzik sobie kiedyś odnajdziemy. I podsumujemy na koniec, kto zdobył najwięcej punktów w jednej kolejce, ale do tego to jeszcze długa droga, no bo dopiero jesteśmy nawet nie w połowie ligi. Więc tak, na miejscu 7 Godzio 56 punktów w tej kolejce, na miejscu 5 Egzekwo ze mną jest Lechu po 61 punktów, na miejscu 4 niemiecki Walec 64 punkty, na miejscu 3 Polska Górą 85 punktów, na miejscu 2 Ferryciton Club 95 punktów, no i właśnie tak jak mówiłem Deleux 126 punktów. Więc naprawdę gratuluję i tym bardziej jestem na siebie zły, no ale już dosyć tego
gadania o tym, jak ja jestem zły, przejdźmy po prostu do kuponu, bo tutaj też działy się naprawdę cuda. Więc jak już widzicie na ekranie, kuponik jest jaki jest. Oczywiście jest przegrany, ale właśnie ale. Przejdźmy do omawiania. Union Berlin z Borussią Dortmund. Tutaj postawiłem przezornie podwójną szansę na zwycięstwo Unionu Berlin. I co? Kurs 3,05. I trafione. Zielone zdarzenie, gdyż Union wygrywa z Borussią 2-1, mimo że w pierwszej połowie był wynik 0-0. Następnie przyszedł gorszy mecz Lipska z Kolonią i tutaj padł remis 0-0, gdzie ja postawiłem na zwycięstwo Lipska, więc tutaj mamy zdarzenie czerwone i to po kursie 1,33. Następnie Borussia Mönchengladbach z Hoffenheim. Tutaj, jak może pamiętacie, wspominałem, że Hoffenheim może zaskoczyć, ale mam nadzieję, że to nie będzie w tym spotkaniu. No i jednak zaskoczyli i kolejne zdarzenie jest czerwone, bo postawiłem na Borussię Mönchengladbach po kursie 1,80. Niestety przegrała 1-2. Następnie Schalke z Arminią Bielefeld. Tutaj postawiłem podwójną szansę na zwycięstwo Arminii. No i również się udało. I to po kursie 2,59. Arminia wygrywa 1-0 z Schalke, mimo że po pierwszej połowie był remis 0-0. Następnie Mainz z Werderem Brema. Tutaj już czysta dwójeczka na Werder i również trafione, mimo że było dość ciężko, bo 1-0, ale kurs też 2,79 mógł wskazywać na to, że będzie ciężko. Następne spotkanie Augsburg, Eintracht Frankfurt. Tutaj postawiłem też czystą dwójeczkę na Eintracht. Tutaj już tak ciężko może nie było, bo Eintracht wygrywa 2-0, kurs 2,10. Następne spotkanie Leverkusen z Bayernem Monachium. Tutaj postawiłem, że wygra teraz to spotkanie Bayern, ale obie drużyny strzelą bramkę, więc tutaj również się nie pomyliłem. Leverkusen przegrywa 1-2 i to też po ładnym kursie zdarzenie weszło. Następne spotkanie tutaj było dość blisko, żeby to było zielone, no bo Freiburg Hertha postawiłem na podwójną szansę na remis. Po pierwszej połowie było tylko 1-0, więc tutaj była największa szansa na to, że to się zazieleni, ale później Freiburg no, odjechał i to dość mocno Hercie i wygrał 4-1. No i ostatnie spotkanie, które nam zostało do omówienia, to Wolfsburg ze Stuttgartem. Tutaj postawiłem czystą jedyneczkę na Wolfsburg. Również się sprawdziło po kursie 2,20. Więc no, można powiedzieć, że ryzyko mi się opłaciło, tylko faworyci zawiedli. Tak naprawdę. No bo kursy poniżej dwójki, no to można uznać za bardziej takie pewne. A tu kursy powyżej 2,5 nawet wchodziły, czy nawet 3,05, więc po prostu no jestem w lekkim szoku, że to naprawdę miało szansę siąść i można było z tego wyciągnąć naprawdę duże pieniądze, no ale niestety jak zwykle, jak to u mnie, kupon musi być przegrany, bo to już jest tradycja. No i co, po prostu pozostaje mi liczyć, że następny kupon postawię i może w końcu coś siądzie. Może zacznę tak rozkminiać, żeby nie całą kolejkę stawiać, ale to lepsze do oglądania dla Was, żeby te całe kolejki były stawiane. Więc po prostu chyba zostanę przy tym, żeby stawiać całe kolejki. Może w końcu kiedyś jakimś cudem uda mi się zgarnąć jakąś dobrą kwotę i wygrać jakąś fajną kolejkę. A teraz myślę, że to już by było tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że się podobał. Także trzymajcie się ciepło i na razie.